Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Dalej miłości? Grupa boli? You look like a Zisiu. Yeah, no, you start dancing at home, yeah? And now we have rainy weather. No ale no niestety, finalnie nie udało się znaleźć w kadrze na Mistrzostwa Świata. Jestem zawodnikiem Radomiaka Radom. Dzisiaj spędzicie ze mną dzień, dlatego zapraszam Was do środka. Macie jakieś upodobania, jeśli chodzi co do kulinarii, czy po prostu zjecie to, co najczęściej? Zdajemy się na Ciebie, na Twoją kuchnię dzisiejszą. Nie, nie mam problemu. W kuchni jakby nie było, to też dużo, dużo czasu spędzam. Kolokwialne koryto jest dla mnie bardzo istotne. Jakby nie było, jest to paliwo dla naszego organizmu, dlatego dużą uwagę przykuwam do tego, co jest na talerzu. No właśnie czytałem, że nawet zacząłeś studia dietetyki. Tak, zgadza się. Byłem na dietetyce, ale niestety nie dotrwałem z racji tego, reżim treningowy. Tak jest. Zaczęło to się odbijać na moim zdrowiu, bo dochodziło czasami do takich absurdalnych sytuacji, że wracaliśmy z meczu Suwałk do Katowic o godzinie 7 rano, a o 8 była sesja. No i o godzinie 10 po sesji już spałem na wykładzie w drugim rzędzie. No to mijało się z celem, ale nie powiedziałem nie i z pewnością chciałbym wrócić. Ja jestem tutaj szczęśliwy, rodzina jest tutaj szczęśliwa, to jest dla mnie najistotniejsze, bo jak jest ich uśmiech każdego dnia na twarzy, no to jest to dla mnie motywacja do dalszego działania. Co myślałaś? Co myślała? Twój portfel. A gdzie ty masz swój portfel? A ty masz swój portfel? Dobrze nie wiem. Czyli kebabik nie wjeżdża. A wiecie co? Lubię kebaba, ale przede wszystkim kraftowego. Takiego dobrej jakości. Ja uważam, wiecie co? Wszystko jest dla ludzi. Przykładowo będąc w reżimie, jeśli chodzi o jedzonko, rozbijając to na mikrocykl tygodniowy, mając zasadę 4 posiłków w ciągu dnia, to jest 28 posiłków w ciągu tygodnia, więc jak pójdziesz sobie z jednym posiłkiem na ustępstwa, to wydaje mi się, że twój organizm to nawet zorganizuje wewnątrz ciebie fetę z tej okazji, że coś innego wpadło do żołądka, więc też nie panikujmy. Moje zainteresowania, jeśli chodzi o ożywienie, też wyniknęły po części z tego, że anemię miałem dosyć znaczną, będąc zawodnikiem Śląska Wrocław, chyba wtedy młodej ekstraklasy. Poziom żelaza miałem niższy niż teraz żona, jak była w ciąży. Jedynie co to mogę ubolewać, że takiej świadomości jak teraz nie miałem wcześniej. Kupowało się przykładowo torebkę Knora z napisem spaghetti bolognese i ty myślałeś, że ty zjadłeś pełnowartościowy posiłek, no to sorry. Dobra. Cześć. Żona, Adam i młodszy potomek. I stadion masz tuż obok. Stadion można powiedzieć, że widzimy z tarasu, no. Dobrze sama? Tak. Pokażę wszystkim, jaka jesteś już zdolna. Wow. Żeby zawsze chciała zakładać sama buty. Lubię jeździć na rowerze. Pływałem kiedyś dosyć nieźle. Bieganie nie sprawia mi... A ja umiem jeździć na rowerze. Umiesz jeździć na rowerze? Tak, tato ma rower i ja też.
Tak, ty też masz. Największe słowa uznania zawsze kieruję wobec swojej żony, no bo jakby nie było, ona mnie dosyć często odciąża, a ja to praktycznie w ogóle do dzieci w nocy nie wstaję, bo wie, jak istotny jest sen. Jakby. Tak wygląda jeszcze każde wyjście do przedszkola, nie? Masa rzeczy. Co się nie robi dla kobiet, prawda? Przyjeżdżając tutaj, też troszeczkę się nasłyszeliśmy, dowiedzieliśmy odnośnie Radomia tych wszystkich nieszczęsnych stereotypów i one nie zawsze mają odzwierciedlenie o tym, co się mówi o tym miastu, bo naprawdę ma bogatą historię. Nam się tutaj z rodziną bardzo, bardzo dobrze żyje. Nie możemy narzekać, mamy mnóstwo tutaj, może nie mnóstwo. Mamy tutaj przyjaciół, stricte nie związanych tylko i wyłącznie z piłką, ale też spoza tego środowiska. To są ludzie zawsze pomocni i bardzo fajnie nastawieni. Słuchajcie, no chcieliście zobaczyć się z każdej strony. No. Dokładnie. To nie tylko czerwone dywany, wszędzie kostka brudowa, a niekiedy klatki prowizoryczne przejścia. No. This guy paid for. To jest gość, o którym wspominałem. O, dzień dobry. Jedyny, który będzie czuł klimat po prostu do domu. Najlepszy, ale mam ogoblicę. Z jednego zęba zamazać. To byłoby zabawne. No powiedz otwarcie, kto najwięcej czasu spędza w tym klubie? No to prawda. Zawsze przed treningiem? Nie, zawsze nie, przed treningiem nie. Nie, przed treningiem na styl. Tak, ale ci po treningu, ci po meczu to... I następnie dnia właśnie zawsze po meczu to... No i mamy zasadę, że przed wejściem do boksa z zimną wodą, z lodem, masz wziąć prysznic. Z racji tego, że kolega niejednokrotnie zapominał o tym prysznicu, to mu notorycznie o tym przypominałem. No. Come on, you take a shower. Dobra. Tabu, come on. Hey, you look like a dead man. And you, hey, you just run 10 kilometers. You run just 10 kilometers. Stąd takie frazesy i slogany w stronę jego, ale on wiedział. Wiedział o tym i przez pryzmat później tego, co widział na wizji. Coś takiego, że miały miejsce takie ujęcia. Później zaczął się najzwyczajniej się kopać przed wejściem do tej zimnej wody, więc podziałało. Zadziałało, tak. Dobra, możemy lecieć, nie? I never saw you with the sprint like this. They must come, you know, to us a little more often. From Cana Plus, you know? Because you start training intensive. You look like a Zisiu. Yeah, no, you start dancing at home, yeah? And now we have rainy weather. Huh? Tabu. Yeah, like a voodoo doll. Right side, two times. Dawaj ważniak, brawo. Smer ważniak. Ja maruda. Ty wy w sumie macie tyle lat co ja sam. Naprawdę jesteś smer ważniak, no. Przyniosę ci kurwa ten. Jakie oni mają te białe kapelusze? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Okay, graj! Tu kurwa jakiś trup zakopany chyba jest, bo Jay wczoraj też się naciął. Tu ręka wystaje z ziemi. Raz, dwa. Z boltu Cypriano! Hey, you are angry or not? You must be elastic, you know? Najlepszy antyoksydant po treningu.
soczek wisi. Czuję się jak ludzie na Titaniku. Podobna temperatura wody. Dzień dobry. Masz ten miły czerwny? Tutaj to już niestety nie mogę was wpuścić. Księgowa nasza. Fajne wrażenie robi, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze lepsze jest w perspektywie boiska. Teraz przed meczem z Krakowią to wyprzedano praktycznie wszystkie bilety już w ubiegłym tygodniu, w piątek, więc dosyć dużym zainteresowaniem cieszy się pierwszy mecz. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, że dobrze tamten sezon zacząłeś od 2 goli w 2 spotkaniach, a jesienią była wypowiedź ówczesnego selekcjonera reprezentacji Polski, Czesława Michniewicza, który powiedział, że w takim szerokim gronie, który obserwuje, znajduje się też twoje nazwisko. Rozumiem, że schlebiało ci to, że selekcjoner w końcu zauważył, docenił twoją ciężką pracę. Miło na pewno było coś takiego usłyszeć, ale ja bardziej to potraktowałem w formie takiej dalszej motywacji. No ale no niestety, finalnie nie udało się znaleźć w kadrze na Mistrzostwa Świata. Żadna ujma, a nawet bodziec, tak jak wcześniej wspominałem, bodziec do jeszcze cięższej pracy, że ktoś docenił cały ten mój trud. Skończył się trening, byliśmy w domu na obiedzie, a ty jeszcze przyjechałeś do fizjo. Dlaczego? O co chodzi? Trzeba przygotować należycie ciało przed następną jednostką treningową, czyli przed jutrzejszym dniem. Dlatego dzisiaj wizyta u fizjo, który mam nadzieję nie da mi dzisiejszego popołudnia za bardzo w kości. Zapraszam. Dalej miłości. Dupa boli. Cały czas. Tak bolała, tak boli. I dzisiaj plecy się odezwały. Tak. Mówiłeś wcześniej też, co niestandardowe, że nie masz agenta. Nie mam. Kontrakt przedłużałeś rok temu, tak dobrze pamiętam? Do 2025. Tak, rok temu. I sam sobie negocjowałeś wszystko, tak? Tak, no sam negocjowałem, spotkałem się kilkukrotnie z prezesem. Najpierw prezes w ogóle, miło z jego strony, sam wyszedł z inicjatywą. Zajęło nam to może w sumie kilka dobrych minut co do konkretów. Ja jestem usatysfakcjonowany. I nie pozostaje mi nic innego, jak tylko i wyłącznie spłacać tą wdzięczność na boisku. No jest to rękaw poświęcony rodzinie. Rodzina jest dla mnie najważniejsza w życiu, bo jest to moja motywacja i moja siła. I co tam? No nic, dobrze. Różę przebrałam. Miała dziurę na. To jest to co. Pewnie od zjeżdżania po ślizgawce. No. Nie wiem, jak to jest z jaką dziurę. Opa! 100 lat! Rusia, co robimy? Jakie plany? Czy chciałabyś posiłać jakieś piosenki, czy idziemy jeszcze na dwór, chwilę się przejść? Idziemy na dwór się przejść. A może pójdziemy na rower tutaj pod blok? Tak, już miała siłę jeździć? Na rower, a nie lepiej na hulajnogę? Czy na hulajnogę? To wtedy się przejdziemy do parku. Wtedy do parku się przejdziemy. Do parku! Tak, do parku! Zadecydowane, no. Kobiety rządzą. Do parku teraz! Do parku? Tak, będziemy do parku. Teraz! No to już, tato się ubierze. Ubieramy się. Teraz będziemy nad strumykiem. Kultowym strumykiem. Taka anegdotka jest z tym strumykiem. Jak przechodziliśmy nad nim i kaczki były, nam chleb wyrzucały. Zapamiętam. Dotyczący biedy, że jesteś tak biedny, że kaczki ci źle chleb. Trzymaj nogę! Masz. Stary dragon. Dziękujemy wam bardzo uprzejmie za miło spędzony czas. Mam nadzieję, że trochę stereotypów rozwialiśmy odnośnie funkcjonowania piłkarza
tego stereotypowego. Co, Ruzia, bardzo dziękujemy. Tak? Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i do zobaczenia na najbliższym meczu. Cześć!